Witam w kolejnym odcinku Minecrafta na modach. Dawno nie nagrywałem, ale grałem oczywiście. W międzyczasie zmieniłem ksywę. Teraz będę nazywał się Hejs. Wynikło to z tego, że tam z kolegami wyszło nieporozumienie, z którymi miałem współpracować i w zasadzie pseudonim, który miałem poprzednio, się no, nie, w ogóle się do mnie nie pasuje na ten moment, o tak powiem. No i co, tu mamy tą farmę. Trochę ją powiększyłem, dodałem parę zwierząt, parę krówek. Jakieś kozy biegają. Czy no właśnie, a propos, mleko. Zobaczymy, czy będzie jakieś mleko dzisiaj. Tam dwa razy mi się chyba udało wydoić krowę, żeby ona dała mleko. Ta nie daje. Też nie daje. O, było mleko? Było. Mam wrażenie, jakby było. No ale nie ma, jak widać. Dobra, nie chcę się teraz tym zajmować, bo tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie kuźnia. Mieliśmy to ostatnio poruszyć, ale znalazłem krowę, więc zajęłem się czymś innym. No i idziemy w tej kuźni. Tu trochę w międzyczasie przebudowałem swoją bazę. Parę rzeczy doszło nowych. No, zbudowałem jedną fajną rzecz, którą niebawem w następnym w sumie odcinku poruszymy. Ona jest dość ciekawa. Nie będę zdradzał tajemnicy. Powiedzmy, to jest tajemnica jakaś. Tylko w następnym odcinku po prostu pokażę, o co chodzi. A dzisiaj spróbujemy sobie zrobić jakiś ciekawy kill-off. Jak idziemy z buta bez teleportacji, stwierdziłem, że czasem fajnie by się przejść po naszej metropolii, że tak powiem. Tu mamy dodatkowy zbiornik na lawę, postawiony całkiem niedawno przeze mnie. Tu zrobiłem schodki do kuźni, żeby to trochę ładniej wyglądało. Jakby gdy się teleportuje, to nie ma znaczenia, jak to wygląda, ale jak sobie chodzimy tędy, to fajnie, żeby mniej więcej było na co popatrzeć. Wiadomo, tak zrobione. Nic szczególnego. Aczkolwiek cały ten efekt to mi osobiście się podoba. Tylko że ja też w głowie mam mniej więcej, jak to może wyglądać później. Wszystko więcej mam zrobione w głowie na pewno niż tutaj. I tak, kuźnia wygląda tak. To jest taka szyba, która pokazuje, jakie itemy mamy za przetopione po prostu. Dodaje się różnego typu itemy, wkładając je tutaj. Da się sobie tutaj coś dodamy zaraz. Tylko może nie wiem, ten braz wylejemy. Tu jest zbiornik do tworzenia bloków. Do kill-offa będziemy potrzebować trzech części. To jest góra kill-offa, patyk i tak jakby coś, co ma połączyć ten kill-off z tym patykiem. Ok. Tak, pierwszy element, z którego zrobimy, ten tu będzie to Evil Infused Iron Angot, coś takiego. Go się robi w Enchanterze. To jest całkiem inny mod. Zresztą ten Enchanter i miejsce, w którym ten Enchanter będzie stał, tam kiedyś pokażę. Będziemy się pewnie też zajmować jakby tym modem Extra Utilis, czy jakoś tak. I wtedy sobie to poruszymy. Go się robi w dość prosty sposób, aczkolwiek z enchanterem jest śmieszna zabawa, bo napędzam enchanter czymś takim, co gdy się naładuje, no po prostu sprawia, że wszyscy stojący obok tego są zmuszeni umrzeć. No, Solarium Angot to jest do patyka, jeśli dobrze kojarzę. I je się robi z piasku dusz i ze złota. Nic skomplikowanego, wiadomo, trochę trzeba mieć bloków, żeby go wykonać. No i tak, i co? To wrzucamy tu. I to też już wrzuciłem, mam nadzieję, że się nie połączą tam nam w nic. Bierzemy sobie to odłożymy i to. Jakieś rzeczy poprzetapiałem, nie wiem,
na przykład głowę łopaty obsydianową albo łączenia takie dużego typu. A właśnie, a propos, to łączenie jest do innych przedmiotów zupełnie niż bardziej do czegoś takiego, co w jakiejś tam w szerszym opisie tego moda gdzie mogli zawrzeć. A sam go na razie umiem usługiwać na takim średnim poziomie, powiedzmy. Wiadomo, zrobię kilo, łopatę, przetopię wszystko, bloki sobie zrobię, sztabki, i to jest na razie cała moja wiedza. Mod trochę więcej rzeczy potrafi pokazać. Dobra, przetopiło się, mamy Infused Iron i... Oj, tu coś ciekawego, no, a nie, dobra, jest mit. Zaczniemy od tego. To pamiętam, że na pewno z tego bloku, z tego materiału chcę zrobić główkę kilofa. Znaczy głowę w sumie. Okej, to mamy. Obsadzę z tego, jak wygląda tak, że wytrzymały 666, mining level najlepszy, mining speed i atak dość ciekawe. Teraz lecimy dalej. Jeśli chodzi o to solarium, to sprawdzimy, co możemy z tego zrobić. Tu mamy tak patek, który daje nam 1500 durability modifier pół, i porównamy go z tym. To jest 1250. Okej, to zrobimy sobie z niego to. Mamy to. No i teraz poszukamy sobie jakiegoś ciekawego patyka. Dobra, przyjmijmy, znalazłem coś takiego. Pulsating Tool Root. I go się robi z Molten Pulsating Iron, a ja się robi natomiast rezonujący Ender i Molten Iron. Ok, także jeśli chodzi o, czy mamy tu jakiś Molten Iron, i tak, Iron będziemy mieli na pewno w fabryce. Tam obok fabryki, bo jakby to jest bardzo mała część fabryki. Więc jeśli ktoś ogarnia moda build craft, to będzie wiedział, co tutaj on mniej więcej może stanąć w przyszłości. To tak, to stąd już idziemy. Z piwnicy weźmiemy sobie perłendu. Z niej właśnie, tak jak nie mam, smelting, rezonujący ender. Super. Zrobimy coś, co będzie się nazywało patyk. I tak, zaczynając od sztabek żelaza, nie wiem, jaka tam jest proporcja potrzebna. Raz, dwa, trzy. No, na jeden. Maybe. No, zobaczymy, one się tu połączą. Mamy rezonujący ender. Więcej. No, fajnie, że się szybko topi. No, zrobimy tak. Pach. O. Mamy ten rezonujący ender cały. I teraz tak, ten iron złączył się z rezonującym enderem i mamy molten pulsating iron. Dajemy go na sam dół i oczywiście stawiamy sobie patyczek, wylewamy zawartość. No i mamy patyk. No i tak, i teraz fajniejsza część. Mamy coś takiego, to jest receptura na kilof. Dajemy to. To i no i ten, i mamy taki oto kilof, który no, który się prezentuje jak na razie bardzo dobrze, bo 2200 wytrzymałości plus mining speed 13, 3 modyfikacje i inne atrakcje, wygląda dobrze. Ale jak każdy każdy używający modu Tinker Construct wie, że
By tu nie kończy się cała przygoda, dajemy kill off tu, dodajemy coś takiego na przykład, no i nasz kill off już ma szczęście na zwiększonym poziomie. I idziemy dalej. Co możemy dalej dodawać? Diamenty, redstone, to na pewno. Dodajemy tego redstone'a trochę. Również diamentów, tu już widać jakie się dość spore ten... Dość spore dodatki tworzą. No i co? Dodajemy jeszcze do takiego kill-offa. Idziemy, wracamy tu. Bierzemy sobie coś, co nam się przyda, czyli lazuryt na pewno. No i kwarc. A że kwarcu nie mamy tu, to przenosimy się do fabryki. Tak. Musimy wybić szkodniki. Wszystkie. O, tu idzie jakiś odważniak. Ale już się pozbyliśmy. Oby mi się drzewo nie spaliło. Nie, no nie pali się. Super. No i tak, bierzemy stąd trochę rudy. Kwarcu. Tego lazurytu mogę wziąć więcej. Kwarcu też. A właśnie, redstone'a też się trochę więcej przyda. I wracamy do kuźni. No i ulepszamy dalej nasz super kill off. Miejmy nadzieję, że on będzie super. Wygląda nawet ciekawie. Dodajemy tego, dodajemy tego, dodajemy tego. Ja to chwila. Dodajemy tego. Już niestety nie dodamy tego. Ale dodamy tego na pewno. Tego już nie. No i tego. Tego możemy dodać sporo. No tak, jest diamant 2700, o, ładnie to wygląda. Ile to mamy? 1885 2762. A tak, 1562. Ale żeby to nie było wszystko, zaraz przetestujemy go w boju. Tak, napijemy się koktajlu. Czy napijemy się? On się napije. Ten ziomek. W ogóle, jakby to powiedzieć, no, ktoś mi napisał, że robię kiepskie miniaturki, no rzeczywiście, w sumie tak jest. Ale jeszcze, no mam tak, że nie mam tego, jakby takiej weny twórczej, żeby właśnie poświęcać czas na montowanie filmiku samego w sobie, czy montowanie samej miniaturki, tworzenie jej. Bardziej chodzi o samą tą grę w Minecrafta i przy okazji dodawania jakichś tam filmików, to mnie w tym na razie jara. Nie robię to w taki, w sumie uważam, że amatorski sposób, ale nie chodzi o to, żeby robić coś profesjonalnie na samym starcie, bo z tego to by nigdy rezultatu nie było. Okej. Jest taki oto Steve. No idziemy dalej. Co ja tam chciałem? Aha. Bierzemy sobie książeczkę. No i czytamy. No jest co czytać. Ale co mnie ciekawi? Ciekawi mnie właśnie te modifiersy. I tu mamy tak, lak na przykład, tu mamy ten lazuryt, później kwarc. Idąc dalej, o, szmaragd, nie dodaję szmaragd, zaraz się to zrobi. Co tu mamy? Krzemień plus... No, powiem wam, że ciekawe, ale tu się dodaje do innych rzeczy chyba, nie, do kill-offa też będzie. Mógłbym się tym zająć później, w sensie... Poogarnąć parę rzeczy, o to na przykład też ogarnąć, od tego gościa ogarnąć, co tu mi tu idzie. A mam coś na zbroi takiego, że one znikają. Trochę dziwne, szczerze mówiąc. Obsidian plus end. No i jest trochę tych rzeczy, o, nederowe gwiazdo też, widzę tłok, ale to bardziej do broni. Expander. To muszę też ogarnąć, bo nie mam pojęcia co to robi. Mending Moss. Spoko. I co? Oko Endera. Jasne pył. Zaraz sobie ogarniemy. Pajęczyna. Też dobre. O, jeszcze z Ender Io. Lepszenia. Mówię, no sporo. No i tak to by mniej więcej wyglądało.
No i wracamy do kuźni. No, pójdziemy z buta. Tylko że inną drogą trochę. Bo ciekawiej to pójdziemy tędy. Tu nie ma jeszcze połączeń jako takich, po prostu są moja mapka. Ale chciałem iść tędy, bo tu już zbudowałem schodki. No, a w tamtym miejscu jest część następnego odcinka i ona moim zdaniem jest ciekawa. Myślę, dla mnie samego, żeby w ogóle dojść do tego, co chcę pokazać, to dużo roboty z tym miałem. Jeśli chodzi o przerabianie i w ogóle bardziej roboty z tym, nie roboty z samym zrozumieniem działania jakiegoś moda. No i dobra, idziemy dalej. Tutaj, tędy. Jest po prostu dojście do kuźni. Tu jak widać w bardzo surowym stanie. I dzień dobry. Tu już nic nie robimy. Dajemy kilof tu. Do niego dodajemy szmaragd. Niestety nie. Pajęczyna też niestety nie. Perwendu i to też niestety nie. I okendera też niestety nie. Czyli obstawiam, że ja po prostu czegoś nie umiem tutaj robić i dlatego te modyfikacje nie wchodzą. Albo mój kilofik jest na tyle ulepszony, że tych modyfikacji już jest za dużo nałożonych na niego, no ale myślę, że to by było tak, jeśli chodzi o tworzenie jakichś innych itemków, to ewentualnie w innym odcinku, albo ja to będę sam ogarniał. Co do tego moda na pewno tu wrócimy, bo on będzie przydatny po prostu, no i jest fajny. Znowu polecam sobie coś takiego w chacie zbudować. Taka ciekawa sytuacja, że jak wskoczę tu, to będzie. Będziemy mieli krew. No i skwitać jakieś tam rzeczy można tworzyć. Na przykład, nie wiem, taką kuleczkę, czy czerwony piasek z piasku. No i co, ewentualnie pigiron jakiś. To sobie pomieszamy ładnie. Nie możemy napełniać tą krwią wiaderka. W przeciwieństwie do mleka. Nie. No, jest odwrotność z mlekiem, bo jednak, żeby mlekiem napełnić wiaderko, to naprawdę, no jeszcze nie doszedłem do tego poziomu. By kuźnia, ok. Postawienie tego i ogarnięcie. Zrobienie sobie takiego kilofa jak najbardziej, ale wydojenie krowy nie jest na mój rozum jak na razie. No tak, przy okazji. Podoba mi się jego działanie. Brakuje mi jednego modyfikacji w nim, a mianowicie smeltingu. W sensie spoko było, gdyby ten kilof jednocześnie przetapiał mi bruk, tak jak te poprzednie. Jeśli ktoś wie, co mogę dodać jeszcze do tego kilofa, bądź jakie lepsze, nie wiem, jaki lepszy mógłbym stworzyć kilof, czy cokolwiek innego, to będę bardzo wdzięczny za wszelkiego typu sugestie. A na ten moment to by było na tyle. Zapraszam do oglądania następnego odcinka, który nie wiem, za ile się pojawi. Mam nadzieję, że jak najszybciej. No ale tak jak widać, nie robię tego zbyt regularnie, chociaż zamierzam zacząć robić to regularniej na pewno. No i niebawem myślę, że podłożę do nagrań, jakby nagranie wideo z moim wizerunkiem, żeby to, nie wiem, jakaś komunikacja widz, autor była lepsza. Słyszałem, że to jest rozsądny pomysł. No a tak poza tym to wszystko. Cieszę się, że w końcu to zrobiłem, mam to za sobą i
I przy okazji mam lepszy, może nie tyle co lepszy, co ciekawszy kill-off. Okej, do następnego. Cześć.